będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w czwartek na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. Dziś trochę później, bo jestem w drodze do Częstochowy z młodzieżą z mojej szkoły na spotkanie szkół imienia Jana Pawła II. A w Ewangelii mamy dzisiaj fragment mówiący nam o wytrwałości w modlitwie. Jest to kontynuacja wczorajszej prośby uczniów, aby Jezus nauczył ich modlitwy, modlitwy pańskiej, Ojcze Nasz. A dzisiaj właśnie nam Pan Jezus mówi o wytrwałości, aby kiedy prosimy, to abyśmy byli wytrwali w tym, o co prosimy. Abyśmy się nie zniechęcali, kiedy nie zostaniemy wysłuchani, kiedy nagle wydaje nam się, że Pan Jezus czy Pan Bóg nas nie wysłuchał. I za przykład podaję właśnie tego znajomego, który odwiedza swojego znajomego, aby podał mu pomocną dłoń. I tak samo jest z Panem Bogiem. Bóg daje pomocną dłoń człowiekowi. Ale nie wtedy, kiedy człowiek tego pragnie, ale wtedy, kiedy Bóg zdaje sprawę z tego sobie, że dany człowiek potrzebuje tej pomocy. Jak jest z tą naszą wytrwałością w modlitwie? Czy nie zniechęcamy się za szybko, jeśli wydaje się nam, że jesteśmy niewysłuchani? Czy potrafimy wiernie, wytrwale o coś Pana Jezusa prosić? Właśnie o tym mówi dzisiaj Ewangelia. O wytrwałości w naszym prośbach, w naszych modlitwach. Na czas wytrwałości w modlitwie niech sam Pan Bóg nam błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego czwartku. Pozdrawiam z Bogiem.